thank mm -hmm. Tu Hula I tu hulaj dusza słuchajcie kolejnego podcastu z serii, gdzie jesteś, i do tej pory była to Wasza ulubiona seria, chociaż ostatnio chyba nieproszeni goście, trochę ją przebili. Nie zmienia to jednak faktu, że myślę, że dzisiejsza historia będzie dla Was dość ciekawa, i są takie sprawy, które naprawdę sprawiają, że przykro mi się o nich mówi. I ja wiem, że tutaj będzie takie Hula i Dusza płakała jak opowiadała. Jednak myślę, że w trakcie słuchania zrozumiecie, co mam na myśli. Zanim zaczniemy, to zachęcam do kliknięcia w dzwonie, jeżeli chcecie być na bieżąco z podcastami, które będą tutaj dodawane w niedzielę oraz w środę o godzinie 17. A jak mnie Wena poniesie, to i we wtorki. A teraz bez zbędnego przyciągania, zapraszam do słuchania. I dzisiaj moi kochani, będziemy sobie podróżować, więc pakujcie walizy, ponieważ na początek znajdziemy się we Francji, a później pojedziemy do Hiszpanii, gdzie właściwie dzieje się historia właściwa. No ale na początek znajdujemy się we Francji, miasto o nazwie... Muno. Nie no, żartuję, tutaj osoby, które znają francuski by mnie zjadły. E, miasto to nazywa się Aix-en-Provence i mam nadzieję, że w miarę dobrze wymawiam tę nazwę, gdzie poznajemy rodzinę Torres. Dla uszczególnienia e, mamy no, lata 70. -te i właściwie też 80., -te, no końcówka 70., początek 80., -tych i jeżeli chodzi o rodzinę to, res, to składa się ona z głowy rodziny ojca męża Hozen, który pochodził z Malagi i nie, to nie jest Malaga, tylko takiej kasztanki. Następnie przeniósł się on do Francji, gdzie zaczął pracę jako ochroniarz, a później spotkał no, kobietę, którą uznawał za miłość swojego życia do pewnego czasu, już tutaj wyprzedzam fakty. Miała ona na imię Karima i jeżeli chodzi o miejsce, gdzie się urodziła, to pochodziła ona z Hiszpanii. Następnie przeniosła się do Paryża, a później dopiero znalazła się w, w mieście o nazwie Aix-en-Provence, gdzie poznała Jose. Byli to młodzi ludzie, zafascynowani sobą, bo wiadomo, Jose to miał wrażenie, jakby Pana Boga zapięty złapał. Nie dość, że miał pracę, to jeszcze znalazł kobietę, z którą następnie wziął ślub i w dodatku no, gdzieś tam podróżowała. Ona była w Hiszpanii, mieszkała długo w Paryżu, to taki no, wyższy poziom dla niego był. Finansowo również układało mi się nie najgorzej, a po pewnym czasie na świat przyszła ich pierwsza i ostatnia córka o imieniu Manuela. Jak tutaj wcześniej wspominałam, no, początkowo finansowo układało mi się całkiem dobrze, to jednak no, po urodzeniu dziecka, nawet jeżeli Karima wcześniej pracowała, to już no, aż tak pracować nie mogła, bo zajęła się wychowaniem swojej córki. A pomocy od dziadków, cioć, wujków i innych piątych, siódmych wód po kisielu tutaj nie było mowy, ponieważ no, wiemy o tym, że Jose pochodził z Malagi, natomiast Karima pochodziła z Hiszpanii, no i dziadków to Manuela widziała jedynie w czasie wakacyjnych podróży. I niestety, jeżeli chodzi o małżeństwo Torres, to ciężko było im pogodzić życie codzienne z wychowaniem dziecka i z relacją, która ich łączyła, ponieważ coraz więcej napięć, sprzeczek między nimi miało miejsce, dlatego też no, w ich małżeństwie nie działo się dobrze. O ile początkowo Manuela była jeszcze takim małym dzieciaczkiem, który na gary nie aży, to w czasie kiedy zaczęła dorastać, kiedy zaczęła wiedzieć o co tutaj chodzi, to zauważała, że małżeństwo ich rodziców nie jest udane i chyba do siebie nie pasują. Na całe szczęście również Karima i Jose zaczęli to zauważać, dlatego też postanowili się rozstać. Jeżeli chodzi o ich rozstanie, to nie znalazłam dokładnej przyczyny tego, co się wydarzyło. Czy tutaj miały miejsce jakieś czynniki zewnętrzne, czy po prostu niezgodność charakterów? No, nie jest to główny temat całej sprawy, więc dajmy im spokój, po prostu postanowili już więcej nie być razem. Jednak to nie wszystko, ponieważ po tym rozstaniu Karima postanowiła zabrać swoją córkę, która była już w takim wieku nastoletnim, i przeprowadziły się z powrotem do Hiszpanii, do miejscowości o nazwie tutaj też pięknie postaram się to wymówić: Aguiler de Campo. Okropny mam akcent, co nie? W każdym razie było to rodzinne miasto Karimy, i ona postanowiła wrócić do swojej rodziny. W momencie, kiedy okazało się, że już nic jej w tej Francji nie czeka, no to pora wrócić do rodzinnego gniazda, tak żeby również Manuela miała lepszy kontakt ze swoimi dziadkami. Jeżeli chodzi o tę miejscowość, które liczy na ten moment około 6 tysięcy mieszkańców, w tamtym okresie było podobnie. Mam tutaj na myśli lata 90., i było to taki, wiecie, no, każdy że zna każdego, każdy wie wszystko o wszystkim. Cała miejscowość Aguiler de Campo bujała się na tym, że niedaleko jest fabryka ciastek, która no, jest, została już zamknięta, więc prawdopodobnie się na tym do, do dzisiejszego, jednak już ta fabryka ciastek nie funkcjonuje, ale nie zmienia to faktu, że w tamtych czasach bardzo duża część mieszkańców pracowała w tej fabryce i, i to było takie, no wiecie, jeżeli mówiło się Aguilar de Campo, to od razu było skojarzenie z jakimiś ciastkami. No ale tak wiecie, na marginesie. W 1992 roku Manuela miała lat 13 i mamy do czynienia z dziewczyną w okresie dorastania która zmienia miejsce zamieszkania tak o 180 stopni, ponieważ to jest zupełnie inny kraj, znaczy może nie aż tak zupełnie, zupełnie inny, bo jakąś styczność z nim miała też w dzieciństwie, były tutaj jakieś wyjazdy do dziadków i no jednak była już wcześniej we Francji, ale jednak no, nie mieszkała w niej i nie musiała chodzić do nowej szkoły, poznawać nowych znajomych i ogólnie ta cała dziwna asymilacja, zwłaszcza w tym nieznośnym wieku, gdzie dzieciaki są bardzo, ale to bardzo oceniające, i w tej sytuacji również niestety nie było inaczej, ponieważ Manuela miała troszeczkę pod górkę na starcie, jeżeli chodzi o te szkoły, w której się znalazła. Wiadomo, jak przychodzi ktoś nowy, no to trzeba się z niego pośmiać, bo to wyrzutek, znaczy tutaj mówię z totalną ironią, bo to jest okropne, co się nieraz dzieje w szkołach. Jednak trzeba zaznaczyć, że Manuela do tych popularców, popularnych ludzi nie należała. Przecież wiemy, jak to jest ważne w takim wieku. Dlatego też no, tutaj trochę szczęście się do niej uśmiechnęło, ponieważ poznała o rok starszą koleżankę o imieniu i nazwisku: Virginia Guerrero. I tak jak już wcześniej wspominałam, że są nazwy miast, które bym mogła słuchać no, bardzo, bardzo długo przed snem, tak jak było Springfield, to podobnie mam z nazwiskami i nazwisko Guarero to jest miód na moje serce. No ale dobra, po kolei Virginia urodziła się już we Francji, urodziła się w tej miejscowości Aguiler de Campo, Miała starszego brata, miała mamę, miała tatę i oni sobie tam razem wszyscy mieszkali, dobrze się bawili, byli zgraną i, i w miarę spoko rodziną. Mam tutaj na myśli, że nie było większych problemów ani w rodzinie, ani z Virginią. No właściwie z Virginią to tak ciężko powiedzieć, no bo mamy wiek, który jest uznawany za taki no, nieco burzliwy jakieś hormony jakieś takie, no chcemy być dorośli, ale nie jesteśmy. No i właśnie tak było z Virginią, która była dziewczyną otwartą, towarzyską. Nie wiem, czy należała do takiej elity szkolnej osób popularnych, ale wzięła trochę Emanuele pod swoje skrzydła. No i na dzień dzisiejszy chyba zostałaby nazwana buntowniczką, bo do szkoły to jej po drodze nie było. Z nauką szło tak sobie... Chociaż wszyscy twierdzą, że to nie jest kwestia intelektu, tylko chęci, które były znikome. Znaczy nie mówię, że tutaj było jakoś bardzo, bardzo źle, że ona tam z klasy nie zdawała, czy, czy ogólnie już była spisana na jakieś straty. No nic z tych rzeczy, po prostu jej oceny jakieś świetne nie były. Trochę poniżej przeciętnych, ale no, wiadomo, są i takie osoby. I nie ma nic w tym złego. No ale po co ja to mówię? No właśnie po to, że Manuela chciała być taka, jak jej starsza koleżanka. Skoro ona mogła sobie wieczorami wychodzić gdzieś tam w nocy, no to Manuela też chciała to robić. Ogólnie widziała, że na tej arenie szkolnej Virginia ma więcej punktów fejmu i Manuela również chciała taka być, tak wielkim, wielkim skróciem. A że nie było wtedy żadnych social mediów, żadnych telefonów, znaczy telefony były, ale nie było one w takim użytku jak dzisiaj, no to trzeba było sobie inaczej te punkty bycia popularnym zdobywać. I tutaj, jak wiemy, z kim przystajesz, takim się stajesz, dziewczęta zaczęły być nierozłączne, spędzały ze sobą praktycznie 24 godziny na dobę, zdarzyły się jakieś unikania szkoły, jakieś trochę skręcenie gdzieś do parku albo w zupełnie innym kierunku w drodze do tej szkoły, no ale wiecie, kto nigdy tak nie zrobił, niech pierwszy rzuci kamienie, dobra, ale nie rzucajcie, bo wiem, że znajdą się też i tacy i bardzo fajnie. Zarówno rodzice Manueli, jak i Virginii nie widzieli w tym za bardzo problemu i też nie ma co się dziwić, wszyscy byli kiedyś młodzi, a to nie były aż takie problemy, które mogłyby sprawić, że, że ich jakaś przyszłość może zostać zaburzona. Zresztą też obie dziewczęta całkiem fajnie udawały przed swoimi rodzicami, e, tutaj, że idą się razem uczyć albo, że nocują u siebie, ponieważ muszą nauczyć się na sprawdzian z historii, no, wiecie co mam na myśli. Bądź co bądź, Manuela była bardziej taką rozważną osobą, trochę nieśmiałą, spokojną, natomiast Virginia to była dusza towarzystwa, osoba otwarta, z poczuciem humoru, razem miały wszystko. Jednak jak wiecie, niestety nie jest to historia fascynującej przyjaźni ponad lata tak itd., itd. Niestety musimy przejść do wydarzeń, które miały miejsce. 23 kwietnia 1992 roku. Z tego co znalazłam, to był to czwartek. Trochę mnie to zdziwiło przez pryzmat tego, co za moment się zdarzy. Jednak być może dziewczęta nie planowały iść następnego dnia do szkoły, albo po prostu ta szkoła była zamknięta. Jakieś święto, no różne rzeczy mogą się zdarzyć. W każdym razie em, Manuela powiedziała swojej mamie, że potrzebuje 800 pesos po to aby swojej przyjaciółce kupić tort na urodziny jakaś tam koleżanka z klasy miała urodziny i ona faktycznie miała te urodziny no i rzekomo Manuela wraz z Virginią były na te urodziny zaproszone i te pieniądze były potrzebne po to aby móc wspólnie kupić ten tort na dzień dzisiejszy to jest około 140 zł ale zakładam że w 1992 roku jednak była to nieco inna wartość w każdym razie udało jej się te pieniądze zdobyć, i następnie Manuela wybrała się w stronę domu Virginii, ponieważ no, rzekomo razem miały iść na urodziny koleżanki, było to południe, po szkole, do domu miały wrócić. Tutaj nie znalazłam konkretnej godziny, przyznaję szczerze, o której one miały wrócić do domu. Zakładam jednak, że są tutaj dwie wersje: albo jedna powiedziała, że nocuje u drugiej, a druga powiedziała, że nocuje u jednej, tak w wielkim skrócie. I w takiej sytuacji to właściwie jeden członek, o której one miały wrócić. Albo faktycznie była jakaś ustalona godzina, jednak biorąc pod uwagę, że to był czwartek, to musiała to być. No, no nie wiem, nie, nie jestem rodzicem, nie wiem jak to wygląda, czy to mogła być 23 czy 24, czy może jednak piątek był wolny, to może to być pierwsza, druga w nocy. No nie mam pojęcia jak to funkcjonowało. W każdym razie, no dziewczęta miały do domu wrócić. Jeżeli myślicie, że faktycznie planowały one pójść na urodziny do koleżanki, to jesteście w błędzie. Znaczy, w jednym ze źródeł znalazłam informację, że no, one planowały pojechać w pewne miejsce, które zaraz Wam powiem, a później jednak wpaść do tej koleżanki i złożyć jej życzenia, albo przed tym wpaść do tej koleżanki i złożyć jej życzenia. No, nie zmienia to jednak faktu, że nigdy do tej koleżanki nie dotarły i życzeń też jej nie złożyły. I jak się już chyba możecie domyślić, torta też nie było. Manuela oraz Virginia planowały udać się do miejscowości o nazwie Reynosa, które znajdowało się około 32 km od naszego Aguilar de Campo. I była to taka no, jedna z większych miejscowości, która się w ogóle tam znajdowała, gdzie no, było coś więcej niż fabryka ciasteczek. A mianowicie były tam kluby, były tam puby, i można było się w takie miejsce udać. W tym celu 800 pesos zostało wydane na bilety pociągowe, aby dojechać do Rejnocy. I plan był taki, aby dojechać, pójść do jakiegoś pubu, dobrze się bawić, a następnie wrócić do domu tak, aby nikt, nikt niczego nie zauważył. Czyli tutaj faktycznie mamy do czynienia z tym, że chyba one planowały jednak wrócić do tego domu. Znaczy, to, że wrócić w ogóle planowały, to wiadomo, ale mam tutaj na myśli fakt, że planowały one wrócić o takiej normalnej godzinie, a nie o 5 nad ranem. Ze wspomnień osób, które tamtej nocy również znajdowały się w Reinosie i w tym samym miejscu, to dziewczęta dotarły, bawiły się całkiem dobrze, tańczyły, rozmawiały ze swoimi znajomymi, być może był to jakiś tam większy wypadek. Z tego co wiem to nie była to jakaś okropna godzina, ponieważ około 19.20, no 23 kwietnia to jeszcze nie było aż tak ciemno. Nie zmienia to jednak faktu, że dziewczęta straciły nieco rachubę czasu i w momencie, kiedy wyszły z tego pubu, już tam potańczyły sobie, pośmiały się, pobawiły, wszystko ładnie, pięknie, wychodzą i okazuje im się taki zdziwiony Pikachu, ponieważ już pociągi nie jeżdżą o tej godzinie i nie mają jak wrócić do domu. Z tego co wiem, to była tam większa ekipa, to znaczy w momencie, kiedy one przybyły do Reynosy, to spotkały swoich znajomych, o czym już tutaj wcześniej mówiłam, razem się bawili, ale później okazało się, że no, wszyscy mają jak wrócić do domu, tylko nie one, ponieważ była tam jakaś osoba, która jest w źródłach opisana jako sąsiadka dziewcząt z Aguilar de Campo no i powiedziała ona, że przyjechała samochodem, miała prawo jazdy miała samochód, znaczy czy prawo jazdy miała to ciężko stwierdzić, ale jakiś tam samochód miała, zresztą to nie było daleko no i niestety ten samochód był już pełen innych znajomych oni sobie te miejsca zaklepali i niestety dla Manueli oraz Virginii nie było miejsca, ale dziewczęta za bardzo się tym nie przejęły powiedziały, że nic nie szkodzi one sobie wróż, wrócą auto Stopem. I moi drodzy, jeżeli chodzi na, o tamte lata, o tamten czas i, i również o miejsce, to podróżowanie autostopem było normalnym środkiem komunikacji. Mam tutaj na myśli to, że, że w ogóle takie pomysły do głowy przychodziły, nikt nie mówił o tym, że, że to może nie do końca jest dobry środek komunikacji e, i przenoszenia się z miasta do miasta, ale no cóż, raz się żyje. Ach, ten czarny humor się mnie dzisiaj trzyma. No cóż, kobieta, o, dziewczyna bo właściwie opisywana jako sąsiadka, e, pamiętała również, że w momencie, kiedy chciała już odjeżdżać, samochód był zapakowany, wszyscy byli na miejscu i miała już z Reynosy e, przemieszczać się do Aguilera de Campo, to zauważyła, że. Przy Virginii oraz Manueli zatrzymał się biały samochód. I niestety nigdzie nie jest podane, jakiej marki jest ten samochód, jakie miał tablice rejestracyjne, w ogóle co to był za samochód. Czy on miał cztery koła, czy trzy, czy w ogóle jedno? No, tego nikt nie wie. Wiadomo, że był biały, ale tutaj też nie ma co za bardzo się czepiać. No, ok, było ciemno, i tak jak wspominałam, podróżowanie autostopem było wtedy na porządku dziennym, więc nikt za bardzo nie brał tego. Pod uwagę i nie uważał tego za coś niezwykłego. Wiadomo jest, że dziewczyny wsiadają do tego białego samochodu, a następnie wszyscy odjeżdżają w stronę Agu Aguiler de Campo. I chyba, chyba niestety, jak już się domyślacie, nigdy tam nie docierają, a przynajmniej nigdy nie docierają do swoich domów. Następnego dnia obie rodziny zorientowały się, że ich córek po prostu nie ma. W tamtym momencie jeszcze nikt nie wiedział o tym, że znajdowały się one w Reynosie i że wcale nie zamierzały pójść na urodziny do koleżanki. Jednak szybko ta informacja zostaje sprostowana, ponieważ obie matki kontaktują się z koleżanką, która została wcześniej wymieniona, znaczy nie przeze mnie, ale Manuela oraz Virginia powiedziały swoim rodzicielkom, co to jest za koleżanka. No i po szybkim kontakcie z koleżanką okazało się, że dziewczyn na jej urodzinach nie było. I nie, moi kochani, pierwsze pytanie wcale nie dotyczyło tego, gdzie jest 800 pesos. Obie rodziny postanowiły zgłosić zaginięcie, i tutaj uwaga, uwaga, hulaj dusza uczy i bawi. Do niedawna nawet obowiązywała taka zasada, że w momencie, kiedy ktoś jest uznany za, za osobę zaginioną, wziął i nie wrócił, to trzeba odczekać 24 lub nawet 48 godzin. Teraz jest właściwie powszechnie wiadome, że te 24 lub nawet 48 godzin to są kluczowe godziny w znalezieniu danej osoby, no ale w tamtych czasach, w tamtym momencie nikt za bardzo tego nie brał pod uwagę i podejście było takie: no co, no, zgubiły się, poszły, to wrócą, przecież no, po członek drążyć temat. I niestety obie matki pocałowały klamkę z informacją, że nie ma co się martwić, są młode, wrócą. I naprawdę przy takich historiach różne rzeczy mi się w kieszeni otwierają. No ale cóż, trzeba było odczekać te przynajmniej 24 godziny. W międzyczasie matki, a właściwie to rodziny dziewcząt, zdążyły dowiedzieć się o wypadzie do Reynosy i o tym, że został tutaj. Jakiś samochód wspomniany, i że Virginia oraz Manuela do niego wsiadły i do domu nie wróciły. Po tej informacji funkcjonariusze zaczynają coś tam działać. Niby została gdzieś tam powszechnie rozesłana wiadomość, że oni szukają białego samochodu. I ja rozumiem, że było ciemno, że może nikt nie wie, jaka to była marka samochodu, ale podanie do opinii publicznej, gdzieś tam w ogóle do, do ludzi, że szukamy białego samochodu, to to jest trochę jak. Szukam mietka spod żabki. Coś, co jest bardzo przykre w całej tej sprawie, to osoby nad nią pracujące od samego początku nie traktowały tego poważnie. Było tutaj przekonanie, że no jest czwartek, ok, teraz już jest piątek, jeszcze sobota, niedziela, może postanowiły sobie zrobić długi weekend, gdzieś sobie pojechały. Nie ma co się przejmować i nie ma co w ogóle brać tego na poważnie i to jest naprawdę bardzo przykre podejście. Tutaj też jest taka kwestia, że rodziny zostały poproszone o zdjęcia swoich córek, i były tutaj oczy jak sarna na autostradzie, ponieważ takich profesjonalnych, a właściwie w miarę dobrych zdjęć to nie było. To co widzicie na okładce, to jest jedno z dwóch zdjęć, które można w ogóle znaleźć przy całej sprawie. Drugie jest takie, że strach do ludzi z tym wyjść. Zresztą, jak sobie wpiszecie imiona i nazwiska tych dziewcząt, to wyskoczą dwa zdjęcia. Jedna z nich wygląda trochę jak z portretu pamięciowego, i tutaj mamy grafik płakał, jak malował. Wydaje mi się, że o ile jest to zdjęcie pamięciowe, a nie jakieś tam, nie wiem, zdjęcie do legitymacji szkolnej, które zostało bardzo, bardzo źle wykonane, no to myślę, że osoba wykonująca ten portret pamięciowy powinna zostać zwolniona. I właściwie to nie dziwię się, że na podstawie tych zdjęć jest ciężko cokolwiek sobie połączyć, jakiekolwiek fakty, że być może się kogoś widziało. No ale też nie bądźmy tacy krytyczni, bo ja mam to w sobie, że, że ja lubię sobie krytykować. Były to lata 90. No, i może po prostu nikt nie kolekcjonował zdjęć swoich dzieci, albo przynajmniej takich aktualnych, które można gdzieś później puścić w świat. Wracając jednak do historii, to czas miał, ani Virginia, ani Manuela nie dały po sobie żadnego znaku. Była tutaj taka sytuacja, że nagle odezwał się ktoś z Asturii. Dla tych, co nie wiedzą, to Asturia również znajduje się w Hiszpanii, no i była taka informacja, że zostały znalezione Dwie młode dziewczyny, które postanowiły sobie faktycznie zrobić dłuższe wakacje, dłuższy weekend, ale się już odnalazły i czekają, aż rodzice się po nie zgłoszą. I faktycznie tutaj brat Virginii postanowił udać się do Asturii w celu no, zidentyfikowania, czy jest to jego siostra, czy to nie jest jego siostra. Jednak okazało się, że był to fałszywy trop i wrócił on z niczym. To też jest tak, takie bardzo smutne i pokazuje, jak zawodziło tutaj przesyłanie jakichkolwiek informacji, ponieważ no, nie można było albo spytać tych dziewcząt, czy, czy to są one, albo chociaż skontaktować się z osobami, które zajmują się tą sprawą i opisać, jak te dziewczęta wyglądają. Ja rozumiem, że mogły być podobne, ale raczej potrafiły mówić i potrafiły powiedzieć, czy to są one, czy to nie są one. Nie mam pojęcia, jak ten przesył informacji działał, ale działał on bardzo, ale to bardzo źle. Później okazało się, że jednak model samochodu, który, do którego wsiadły dziewczęta, został jakimś tam sposobem zlokalizowany. Ja Wam teraz nie podam, bo to jest bardzo, bardzo stary model. Można znaleźć zdjęcia, i Wam tutaj w komentarzu damy linki, gdzie zdjęcia tego samochodu można znaleźć. Jednak okazało się, że osoby, które mają taki samochód, nic na ten temat nie wiedzą, no jak żeby inaczej. A poza tym, no to jest w ogóle takie jedno wielkie, ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie, nagle nikt nic nie widzi, nikt, nikt nic nie słyszy i ciężko powiedzieć, co tak naprawdę się stało. Ale moi drodzy, to nie wszystko, ponieważ ja na poprzednim kanale. Opracowałam sprawę, która nazywa się dziew, Dziewczęta z Alcácer. Alcácer również znajduje się w Hiszpanii i doszło do zniknięcia właściwie do, do bardzo, bardzo przykrych wydarzeń. Z trzema dziewczętami. Miało to również miejsce w 1992 roku. I dla mnie nieprawdopodobne jest to, jak te dwie sprawy zostały potraktowane. Jeżeli chodzi o Manuele i Virginie, to wiemy od kwietnia, że nie pojawiły się one w domu i że no, chcemy się dowiedzieć, co się z nimi stało. Natomiast dziewczęta z Alcácer zniknęły w listopadzie 92 roku i nagle cały świat o tym wiedział. Cała Hiszpania, one były w gazetach, one były, bo nawet jak są takie butelki na mleko, to również tam były ich zdjęcia i wszędzie opisy, jak wyglądały, czym się zajmowały. Na ten moment również na Netflixie powstał serial, który jest im poświęcony, poświęcony tej sprawie. No i udało się tę sprawę rozwiązać, jako tako przynajmniej. Ja Wam również podlinkuję tutaj pod na temat dziewcząt z ponieważ uważam, że obie te sprawy są ze sobą powiązane. Jeżeli nigdy wcześniej nie słyszeliście o sprawie dziewcząt z to odsyłam was tak skromnie do tego podcastu. A jeżeli no, nie macie ochoty na słuchanie tego podcastu, tak jak wspominałam, na Netflixie znajduje się serial, bo być może niektórym osobom trochę oczy się otworzą. Dlatego też opowiadanie o Manueli i Virginii było dla mnie nad wyraz ciężkie. Znaczy może nie nad wyraz, tak, to, to, to nie jest tak, że ja potem muszę nie, nie wiadomo co robić, żeby tych wszystkich wspomnień się pozbyć. Mam na myśli fakt, że zarówno sprawa z Alcasser, jak i sprawa Manueli i Virginii są podobne, są powiązane, a osoby, które są w jakiś sposób zaznajomione ze sprawą z Alcasser, no to wiedzą co się stało. I niestety ja subiektywnie mogę stwierdzić, że myślę, że podobny los mógł spotkać Manuele oraz Virginie. No ale, żeby tutaj nie było takiego pesymistycznego wydźwięku, to w podobnym czasie, ponieważ w sierpniu 1992 roku. Też w Hiszpanii zaginęła dziewczyna o imieniu i nazwisku Najka Mendes. Miała ona w tamtym momencie lat 16. E, okoliczności, w jakich doszło do tego, że ona zniknęła, no to być może otwierają nam drogę do kolejnego podcastu, więc nie będę tutaj wielu szczegółów mówić. W każdym razie po 11 latach Najka wzięła sobie, zamówiła taksówkę. A potem wróciła do swojego domu, i do tej pory nie wiadomo, co się działo przez te 11 lat. Przynajmniej z tego, co wiem, informacja ta nie została podana do opinii publicznej, jednak no cóż, wróciła mając 27 lat. Taka dosyć niezwykła historia. I chyba właśnie z tego powodu do dnia dzisiejszego rodzina Manueli oraz Virginii wierzy w to, że ich córki mogą zostać znalezione i że tak samo jak Nike pewnego dnia wsiądą do taksówki lub do jakiegokolwiek innego środku komunikacji, oby tylko nie autostopa i po prostu wrócą do domu. Nie zmienia to jednak faktu, że niestety do dnia dzisiejszego nie wiadomo, co się z tymi dziewczętami stało. Nie wiadomo kto prowadził biały samochód, czy było to więcej niż jedna osoba, czy był to mężczyzna czy kobieta, a przede wszystkim nie wiadomo gdzie oni pojechali i gdzie znajdują się dziewczęta dzisiaj. Tak jak wspominałam, myślę, że niestety cała sprawa nie zazna pozytywnego zakończenia i nie będzie tutaj happy endu. Chociaż z całego serca życzę tego zarówno dziewczętom, jak i ich rodzinom, bo chyba nie ma nic gorszego niż ta niewiedza i niepewność na temat tego, co się wydarzyło. W każdym razie widzimy tutaj te nierówne traktowanie obu spraw, zarówno sprawy z Alcacer, jak i sprawy z Aguiler de Campo, ponieważ no, nie ma tutaj sprawiedliwości. Obie sprawy, obie sytuacje miały bardzo, ale to bardzo podobne okoliczności, a mimo to... Sprawa z Alcácer została nagłośniona na ogromną skalę, i do dzisiaj myślę, że spora część osób wie o co tutaj chodzi. Natomiast historia Wiergini i Emanueli zostaje jednym wielkim znakiem zapytania. A przecież wszyscy o tym wiemy, że nie powinno się wartościować ludzkiego życia. I również z tego powodu liczę na to, że jakaś refleksja w Waszych głowach się pojawiła, i no nie mówię, że jakieś wnioski z tego wyciągniecie, bo, bo ciężko wyciągać jakiekolwiek wnioski. Przede wszystkim uważajcie na siebie oraz na najbliższe, najbliższe sobie osoby, ponieważ te, te historie, które opowiadam, zwłaszcza seria, gdzie jesteś, sprawia takie wrażenie, że nigdy nie wiemy, który dzień może być ostatnim dniem, gdy widzimy daną osobę. No ale moi drodzy, to jest koniec faktów, które mogę Wam opowiedzieć w tej sprawie. Mam nadzieję, że pomimo tego, że jest ona nierozwiązana, że pomimo tego, że nie ma tutaj wielu drobnych szczegółów i nie ma tutaj dalszego ciągu i zostaje taka pewna nuta niepewności, pewna nuta niepewności. No tak, hulaj dużo. Po prostu, jeżeli dotrwaliście do końca, właściwie to do tego momentu, to napiszcie w komentarzu fabryka ciasteczek. Poza tym liczę również na Wasze przemyślenia i głębokie refleksje, którymi możecie podzielić się w komentarzu. No i oczywiście, tak jak zawsze, zapraszam na grupę na Facebooku. Link znajduje się w opisie, a jak Was Wena poniesie, to również na Instagrama. A jeżeli jakimś cudem chcecie być bardzo na bieżąco tego, co pojawia się na kanale, to zachęcam do subskrypcji i przede wszystkim do usłyszenia.